13. Już po prostu jest 13. Co tu dużo gadać? Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W składzie pięcioosobowym, a nie pełnym, jak pierwotnie planowano, cztery sprawa w Trybunale Konstytucyjnego do osób skupujących roszczenia, w tym do negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej, do osób, których nazwiska pojawiają się od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej. Kontrolę w warszawskim ratuszu dotyczącą wydawania pieniędzy z funduszu reprywatyzacji zlecił na początku tego roku był już minister skarbu Jackiewicz. Więcej na ten temat w aktualnościach dnia. Resort Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w kodeksie karnym. Proszę bardzo, co się dzieje w ratuszu? Między innymi wymiar karny. Zaraz posłucham. Polskie prawo karne jest jednym z najłagodniejszych w Europie, dlatego kary muszą być surowsze. O sprawie informuje dzisiejsza prasa. W ostatnich latach liczba skazanych zmalała. Sądy nie są srogie dla przestępców. 80% kar więzienia orzekanych jest w zawieszeniu. Zmiany w prawie karnym są konieczne, mówi rzecznik resortu Sebastian Kaleta. Zgodne są zmiany w kodeksie karnym tak, aby przestępcy ponosili krótką moralną odpowiedzialność za wspomniane czyny. Często pokazują statystyki, wielu przestępstwach niestety mimo tego, że zostało stwierdzone, bo nie przestępstwo, kara nie jest wysoka, co budzi realne i słuszne poczucie niesprawiedliwości. Również w wielu kwestiach przestępcom udaje się nie ponieść żadnej kary, dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości bacznie analizuje wszystkie dane dotyczące tego, jak kształtuje się orzecznictwo sądu właśnie wymierzania sprawiedliwości. Między innymi pod tym kątem toczą się prace legislacyjne mające na celu nowelizację kodeksu karnego tak, aby w głębszym stopniu spełniał swoją rolę, to znaczy pozwalał karać osoby popełniające przestępstwa. Wśród zmian, nad którymi pracuje resort, będą wyższe kary, między innymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Surowi karani mają być też recydywiści. Planowane jest też wyłączenie instytucji przedawnienia i poszerzenie go o przestępstwa zagrożone karą dożywotniego więzienia. A projekt zmian ma być gotowy jeszcze w tym roku. Powstanie koalicji energetyki i przemysłu morskiego, która będzie chciała przekonać rząd do wsparcia farm na morzu, o sprawie informuje jeden z dzienników. O rozszerzenie planu Morawieckiego o rozwój morskiej energetyki wiatrowej wniosła już Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Bałtyk nie jest dobrą lokalizacją dla farm wiatrowych, podkreśla poseł Krzysztof Zaręba z Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej. Wzglądu na specyfikę naszego wybrzeża i tej działalności rybarką, wydaje mi się, że są nieduże szanse na to, żeby energetyka wiatrowa tutaj na szerszą skalę została uruchomiona. Taka działalność jest dla mnie niemożliwa. I oczywiście są firmy, które za tym optują, ja to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że rząd na razie nie ma w planach wspierania tego typu działalności. Firmy, które lobują za tą sprawą, zawsze będą przedstawiać nawet korzyści wynikające z tego typu działalności. Na pewno ktoś tym jednak musi produkować, ktoś się będzie obsługiwał, stawiał. Na pewno są tam miejsca pracy w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że Bałtyk nie jest aż tak dobrą lokalizacją dla tych farm wiatrowych. Z niedawno opublikowanego raportu firmy doradczej McKinsey wynika, że morskie wiatraki to szansa dla polskiego przemysłu. Mają generować znaczące wpływy do budżetu i zapewniać miejsca pracy. Stawianiu farm wiatrowych na Bałtyku przeciwni są mieszkańcy nadmorskich miejscowości i rybacy. Armatorzy rybaccy zwracają uwagę, że zwiększone pole magnetyczne i wibracja z generatorów wiatrowych i podwodnych kabli energetycznych wpłyną niekorzystnie na ryby. Do tej pory wydano kilkanaście pozwoleń na budowę sztucznych wysp na Bałtyku. Najbardziej zaawansowana w pracach jest Polenergia. Niemiecka policja sprawdza, czy incydent z kranistrem wrzuconym na teren ambasady Rzeczpospolitej w Berlinie mógł mieć podłoże polityczne, poinformowała rzecznik policji w stolicy Niemiec. Śledztwo przejął Wydział Ochrony Państwa w Landowym Urzędzie Kryminalnym zajmujący się przestępstwami popełnianymi z pobudek politycznych. Biuro prasowe berlińskiej policji poinformowało, że na razie nie ma żadnych nowych ustaleń dotyczących incydentu. Policja przeanalizuje nagrania z kamer znajdujących się na terenie polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. W nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy wrzucili na teren ambasady Rzeczypospolitej w Berlinie kanister z dotychczas niezidentyfikowanym płynem palnym. Pracownik placówki znalazł pojemnik w niedzielę rano za bramą budynku. W karnistrze tkwił nadpalony fragment tkaniny. Nie doszło do pożaru, nikt nie odniósł obrażeń. Zarekomendowaliśmy trasy zgromadzeń, które dają gwarancję spokojnego ich przebiegu.
W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne deszcze na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Również deszcze ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna przeważnie od 3 do 7 stopni, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni, na Pomorzu umiarkowany i dość silny północno-zachodni i północny, na Pomorzu oraz na Przedgórzu Sudeckim wiatr porywisty. Na barometrach w Warszawie 989 hektopaskali, śniegiem będzie rosnąć. Ona rozumie, a ktoś nie rozumie, a miliardy na kradli i jakieś resztki na niepełnosprawni. Zaraz zobaczymy, co oni tu w ratuszu. Odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. A więc Olkusz, Olkuszanie, wszyscy, którzy jesteście w pobliżu Olkusza, zwłaszcza zapraszamy jeszcze raz, rodacy, krajanie. Mam nadzieję, że będziemy uwielbiać razem Pana Boga, zobaczymy się i będziemy w tej cudownej bazylice świętego Andrzeja wspólnie się modlić. Jeszcze raz, krajanie, zapraszamy. Do zobaczenia. Posłuchajmy dalej. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 uroczyste przejście przez Bramę Miłosierdzia. Łaskę robi, wiesz, i tego, pod tytułem, się, tu, bo na niepełnosprawnych jakieś kwoty, tysiąc razy więcej zabrali dla siebie w bankach w różnych miejscach, umieścili pieniądze, a tutaj, wiesz, podziały robi, bo trzeba jakieś resztki na niepełnosprawnych. Zaraz będzie afera, zaraz nie tylko cała Polska się dowie, ale cały świat się dowie, co tu w ratuszu.